Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Grzegorz Głąb. Witam serdecznie. I temat trudny, bo temat chorób i wirusów, ale temat, który dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. Wirus HPV to można powiedzieć, że jest plaga, pandemia XXI wieku. Właściwie każdy, kto w jakikolwiek sposób odbywa stosunki płciowe, ma problem z tym HPV-em. Tutaj pojawia się nowa opcja, być może rewolucyjna, jeśli chodzi o diagnostykę. Panie doktorze, co przed nami? Jaka jest możliwość w tej chwili ta nowa, żeby kobiety mogły się diagnozować w kwestiach wirusów i HPV-ów? No tutaj COVID wywrócił nasze życie przez ostatnie 2 lata, ale też mogą z tego wypływać jakieś dobre rzeczy. Można to przekuć w jakiś sukces. Państwo wszyscy mieliśmy kontakt z testami na HPV. Początkowo były to wymazy metodą PCR, prawda? Tutaj pod laboratorium stała półkilometrowa kolejka. A w tej chwili testy na HPV kasetkowe możemy kupić w Biedronce, możemy kupić w każdej aptece, praktycznie wszędzie za kilkanaście złotych. Każdy może sobie sam sprawdzić, czy ma wirusa HPV, raczej brodawczaka, czy wirusa COVID, czy nie. Więc w Stanach Zjednoczonych i u nas powstała też już są bardzo takie? Podobna metoda. W tym tygodniu dopiero to dotarło do Polski. My to będziemy mieć w przyszłym tygodniu. Takie testy kasetkowe na wirusy brodawczaka. Do tej pory wirusy brodawczaka można było wykrywać albo wykluczyć tylko metodą PCR, która no po pierwsze jest dosyć kosztowna, jest dosyć czasochłonna, bo wynik w czasach rozkwitu COVID-u to nawet pacjentki czekały do miesiąca i przez miesiąc się denerwowały. No bo COVID miał priorytetowe. Tak, priorytetowe, bo to były badania, wyjazdy zagraniczne, prawda, i tak dalej. Więc dopiero potem, jak były wolne moce przerobowe aparatów, to dopiero nastawiano badania PCR na HPV. A dlaczego to jest takie ważne, żeby w odpowiednim momencie zdiagnozować ten wirus brodawczaka? Bo są różne rodzaje tych wirusów. My sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy, że go mamy, ponieważ on często jest bezobjawowy. Zakażenie jest absolutnie bezobjawowe. Tutaj nie są konieczne stosunki płciowe z wytryskiem do przeniesienia. Wystarczą zachowania seksualne, oralno-genitalne, manualno-genitalne, genitalno-genitalne. To dotyczy kobiet i mężczyzn, tak? Kobiet i mężczyzn. Natomiast no, kobiety są w gorszej sytuacji z powodów anatomicznych, ponieważ mają szyjkę macicy, która jest ulubionym miejscem ataku wirusów brodawczaków. Ale choroby HPV zależne to nie tylko rak szyjki, chociaż 90% to tak. Natomiast ta metoda jest o tyle fajna, bo jest tania. Tak, ale dlaczego to jest takie ważne? Jakie mamy rodzaje tych wirusów? Bo niektóre są bardzo groźne, tak, bo mogą kończyć się rakiem. Wirusów w tej chwili brodawczaka zidentyfikowano ponad 200. Większość z nich jest odpowiedzialna za jakieś łagodne zmiany brodawki, które nie są śmiertelne. Ale 14 z nich to są wirusy bardzo groźne. Zwłaszcza wirusy 16, 18 i 31, no to jest 75% raków szyjki, to są właśnie te 3 typy. I te właśnie testy, które się w tej chwili pojawią w najbliższych 2-3 tygodniach i będziemy je mieć, one wykrywają właśnie tą złotą trójkę. I badanie trwa 10 minut. Pacjentka może sama sobie pobrać śluz u siebie w domu, może sobie nakropić kropelki, tak jak odczynnika, który na bibułkowym teście odczytać, czy ma wirus 16. I co wtedy? 18, jak już 18. Wiemy, że coś nam wyszło niepokojącego na tym teście, to wtedy i tak trzeba się zgłosić do Was, do lekarzy. Tak. No jeżeli ma wynik dodatni, no to teraz trzeba go potwierdzić, bo to jest badanie śluzu. Prawda? To tak z COVID-em. To, że mamy dodatni wynik z nosa czy z gardła, to wcale nie znaczy, że musimy kupować respirator. Prawda? Ale no, jesteśmy w grupie ryzyka. Są takie grupy tych właśnie HPV-owskich wirusów, na które można dać swego rodzaju, to się nazywa szczepionki. Tak, to jest profilaktyka pierwotna. To jak z COVID-em. Też na szybko została wprowadzona szczepionka mRNA i szczepionka antygenowa. A to można wykonać przed jakby jeszcze zarażeniem, zanim na przykład tak, zaczyna się współżycie, no to tutaj jakiekolwiek? Szczepionki na, przeciwko wirusom brodawczaka są od 2006 roku. To miasto Opole też od kilkunastu lat już dziewczynki w szkołach są szczepione, oczywiście te, których rodzice chcą. Są świadome. Są świadome. To jeszcze ostatnie pytanie, panie doktorze, czy ta świadomość w naszym społeczeństwie jest wystarczająca, czy właśnie jest nadal za mała? Absolutnie nie. Praktycznie codziennie zdarzają się pacjentki, które no, na hasło
HPV pierwsze słyszę. Pierwsze słyszę, dzisiaj były 3 takie pacjentki. A jednakowoż HPV to choroba niestety, która może się okazać chorobą śmiertelną, dlatego warto czasem... Jest to bardzo podstępna choroba, bo nie daje żadnych objawów, nie widać tego gołymi oczami, a jak już widać, to już jest za późno często. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby jednak działać, żeby badać się, żeby stosować profilaktykę i się jej nie bać, skoro ona jest skuteczna w tym przypadku. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Do widzenia.